Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sport Echo 24 ze Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, gdzie dosłownie 3 minuty temu zakończył się mecz Betardu Sparty Wrocław z drużyną Włókniarz Witroszliw Crossfit Częstochowa. Mecz bardzo interesujący, zacięty i podaję Państwu wynik. Wrocławianie wygrali spotkanie 50-40, choć wcale nie było łatwo. W zespole gości bardzo dobrze jeździł Rune Holta, Matej Żagar, Andreas Jonsson i Leon Madsen. Ta czwórka wystarczyła, żeby mniej więcej ten wynik był, jak to się popularnie mówi, na styku. W drużynie wrocławskiej słabiej nieco niż można było tego oczekiwać spisywał się Maksym Drabi, który po tej awarii silnika nie prezentuje takiej formy jak na początku, ale pamiętajmy, że w ostatnim meczu ligowym w Grudziądzu doznał kontuzji kostki. Baliśmy się o postawę Macieja Janowskiego, który we wczorajszym Grand Prix Łotwy zajął 3. miejsce, ale bardzo poważną kraksę miał. Tutaj również była kraksa w wyścigu 13, gdzie Andreas Jonsson poszerzył nieco tor jazdy i spowodował upadek swój i Taja Uffindena. Taja Uffinden pozbierał się, podobnie Andreas Jonsson, wystąpili w biegu 14 i 15. Taja Uffinden, widać, że wszystko jest w porządku. Maciej Janowski również w formie. Lebiediew po pierwszym biegu, w którym zdobył 0 punktów, później już punktował bardzo solidnie, 3 wygrane i 1 drugie miejsce. Tym samym wrocławianie przy niemal komplecie publiczności, która teraz czeka, podobnie jak my, spoglądamy, czy zawodnicy gdzieś tam wyjdą tutaj, aby z nimi się pożegnać, podziękować im za tę walkę. Stadion prezentuje się fantastycznie, zawody naprawdę rewelacyjne. Warto przychodzić na żużel. Betard Sparta Wrocław, tym samym tylko jedna jedyna porażka jednym punktem w meczu z Gorzowem, jednym z faworytów do złota, obrońcą tytułu, posiadaczem tytułu i ten, który będzie bronił tego tytułu w tym roku. A więc w dobrych nastrojach żegnam się z Państwem. Betard Sparta Wrocław wygrała z drużyną z Częstochowy 50-40. Do zobaczenia i do usłyszenia.